Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa na naszym webinarze. Dzisiejszy temat: wzmocnij swoją odporność i nie daj się jesiennym infekcjom. Jak się popatrzy za okno, to wrzesień i początek października 2023 roku, no to chyba jedne z najpiękniejszych tego typu czasów, gdzie tak naprawdę jakbyście Państwo porównali sobie, jak liście są pięknie zielone jeszcze na drzewach, jak jest ciepło. Zresztą w zeszłym tygodniu było 20 parę stopni, chyba nawet do 29 doszło, więc naprawdę wyjątkowa pogoda. Wspomnę o tym, dlatego że będę chciał Państwu też przypomnieć, że jest coś takiego jak przeziębienie i jak sama nazwa wskazuje, jest to związane z chwilowym oziębieniem powietrza, którym oddychamy, i wychłodzeniem organizmu, co powoduje, że częściej możemy zachorować na infekcję wirusową, dlatego że przeziębienie jest infekcją wirusową. Porozmawiamy sobie zatem o podstawach odporności, troszkę przypomnimy sobie, jak ten nasz układ odpornościowy jest zbudowany, no i podpowiem też Państwu kilka takich kluczowych elementów z medycyny fundamentalnej naszej, czyli aktywność fizyczna, jak to wpływa na nasz organizm, czy poprawia odporność, czy ją osłabia. Powiemy również o naszych najlepszych ekstraktach, które mamy w Naturday, które stosujemy w suplementacji, po to, żebyście Państwo mogli sobie wybrać optymalną suplementację w okresie jesienno-zimowym. Dla tych z Państwa, z którymi nie miałem wcześniej okazji się poznać, nasz webinar jest nagrywany, więc może część z Państwa pierwszy raz będzie go widzieć w przyszłości. Nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą, twórcą zasad medycyny fundamentalnej. A dzisiejszy webinar o odporności zaczniemy sobie, Szanowni Państwo, od przypomnienia zagrożeń epidemicznych, tak naprawdę od tego, o czym będziemy rozmawiać i przed czym będziemy się chronić. Zagrożenia epidemiczne jesienią to, mam nadzieję, że już odeszła w niepamięć, pandemia SARS-CoV-2, czyli wirusa, który podobnie jak wirus grypy, bo cała grupa koronawirusów i wirusy grypy to najczęstsze powody naszych problemów, ciężkich infekcji w okresie jesienno-zimowym. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że koronawirusy, do której należy SARS-CoV-2, koronawirusy są odpowiedzialne za około 20% infekcji w ogóle w okresie jesienno-zimowym i były i są gośćmi niestety w naszym organizmie i mogą powodować różne choroby właśnie, które będziemy odbierali jako takie, nazwijmy to, przeziębienia czy pseudogrypy. Oczywiście epidemia grypy. Epidemia grypy zależy od różnych warunków, od tego, gdzie te wirusy grypy przebywają w okresie lata dosłownie, na jakich zwierzętach najczęściej. Dlatego, że wyobraźcie sobie Państwo, że ta grypa może przebiegać jako pandemia, czyli taka najgroźniejsza postać epidemii grypy, bądź jakaś tam mała epidemia grypy, i to zależy od tego, czy wirus grypy zmutował, czyli czy zmienił swój kod genetyczny. Jeżeli dochodzi do tak zwanego przeskoku, czyli znacznej zmiany kodu genetycznego, to może dojść do pandemii, dlatego że my nie mieliśmy wcześniej kontaktu z takim wirusem grypy. Wirus grypy się bardzo zmienia i staje się bardzo niebezpieczny. Są również przeziębienia i to jest wychłodzenie powietrza, którym oddychamy, i z tego korzystają wirusy, na przykład rinowirusy. Mamy zakażenia oskrzeli, często u osób podatnych, a nie wspomnę już o tym, że w okresie jesienno-zimowym zaczynamy oddychać spalinami z różnych pieców i często monitorujemy to zanieczyszczenie powietrza, to niestety jest bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że bardzo częstym powodem właśnie takich masowych zgonów było zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, dlatego że jak tam wchodziła mgła i zatrzymywało się powietrze i nie było ruchu powietrza, to zadymienie w wielkim mieście przy takiej mgle angielskiej
potrafiło zabić ludzi, którzy po prostu umierali, szczególnie ci osłabieni, mieli problemy z oddychaniem, ktoś miał słabszy organizm, to mógł czegoś takiego nie przetrwać. Więc nie ignorujmy, szanowni państwo, zanieczyszczenia powietrza. No i oczywiście angina, czyli zakażenie bakteryjne migdałków podniebiennych. Jeżeli chodzi o nasz układ odpornościowy, to on ma kilka różnych miejsc, w których możemy znaleźć takie ośrodki immunologiczne. Pierwszy i najważniejszy, od którego się to wszystko zaczyna, to jest szpik kostny i węzły chłonne. A w okresie wcześniejszym, w okresie płodowym i u noworodka mamy jeszcze grasicę, czyli miejsce dojrzewania i różnicowania niektórych białych ciałek krwi i później powstawania pewnej odmiany przeciwciał. Jednocześnie zwróćcie państwo uwagę, że w naszym organizmie przebiegają naczynia chłonne oraz węzły chłonne i cały ten układ chłonny wypełniony limfą też koncentruje po to, żeby mógł szybciej dostarczać do określonego miejsca białe ciałka krwi, czyli komórki immunokompetentne, takie, które zwalczają patogeny, więc one sobie krążą w krwi, ale mają też swoje autostrady. Rozwój, dojrzewanie, różnicowanie czy niszczenie białych ciałek krwi, kiedy one obumierają, może mieć miejsce również w śledzionie. Ciekawym miejscem, gdzie koncentruje się układ chłonny, jest wyrostek robaczkowy, szanowni państwo. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, że zdarza się, że wyrostek robaczkowy zaczyna boleć i powodować takie objawy jak zapalenie wyrostka robaczkowego u osób, które mają na przykład anginę. I zdarza się, że lekarze, chirurdzy operują takiego delikwenta z powodu anginy i wycinają wyrostek robaczkowy. Ból jest taki jak w typowym zapaleniu wyrostka robaczkowego, który jest niestety bardzo niebezpieczny, więc tutaj nie ma żartów i proszę sobie wyobrazić, że wycięcie wyrostka robaczkowego w takim bólu, kiedy on tak daje nam w kość i boli w anginie, nie jest błędem, szanowni państwo, dlatego że pęknięcie wyrostka robaczkowego jest zagrożeniem życia, śmiertelnym zagrożeniem w momencie, kiedy treść jelita wylałaby się do wnętrza brzucha, to jest koszmar absolutny. W związku z tym wycięcie wyrostka robaczkowego u takiej osoby, która ma te objawy i mamy podejrzenie i niejednoznaczność w rozpoznaniu, nie jest błędem, proszę sobie wyobrazić. Ale co to znaczy? To znaczy, że jest tak dużo białych ciałek krwi pobudzonych przez zakażenie, które odbywa się w migdałkach podniebiennych, że jest ich tak dużo, że one powodują, że on trochę puchnie, a to jest taka ciekawostka chirurgiczna. Warto wiedzieć, że jelita czy wyrostek robaczkowy sam w sobie nie boli. Natomiast jeżeli się rozciąga ściana narządów w jamie brzusznej, to one wtedy dopiero zaczynają boleć. Czyli na przykład jeżeli państwo zjecie coś niedobrego i zrobi się wam z powodu na przykład zjadania kwasu acetylosalicylowego dziura w jelicie, to może nie dziura, ale takie owrzodzenie w jelicie, to wyobraźcie sobie, że bardzo często my tego nie czujemy. Dopiero perforacja albo jakieś takie bardzo niebezpieczne dla życia sytuacje powodują, że jesteśmy operowani i może być za późno. Więc zawsze przy diagnostyce tego typu sytuacji w przewodzie pokarmowym musimy być bardzo ostrożni, bardzo ostrożni. Jeżeli chodzi o skrajnie niebezpieczne postacie zakażeń wirusowych, i tu od razu, szanowni państwo, proszę, żebyście zapamiętali, chodzi tutaj o wolne rodniki tlenowe i substancje, które wolne rodniki tlenowe prowokują do produkcji przez nasz organizm.
Jeżeli dojdzie do skrajnie dużego wyrzutu tych substancji produkowanych przez organizm, spowodowanych bardzo często niekontrolowaną reakcją produkcji wolnych rodników tlenowych w trakcie infekcji. Tak było w COVID-zie, tak jest w grypie. Może dojść do tak patologicznej sytuacji, że stanowi to zagrożenie do życia i bardzo wiele osób, nie państwo, w COVID-zie i w infekcjach grypowych umiera z powodu tak zwanej burzy cytokin. Tutaj gigantyczną rolę odgrywają zewnętrzne antyoksydanty. Dlatego, szanowni państwo, będę podkreślał, że jedną z najważniejszych ról ekstraktów ziołowych, które stosujemy w tych mieszankach, jest nie tylko stymulowanie układu odporności, szanowni państwo, ale co bardzo ważne również, właściwości antyoksydacyjne. Jeżeli chodzi o powikłania, i tu warto sobie przypomnieć, szanowni państwo, jak przebiegają niektóre infekcje, i tu przypominam wirusa grypy i mam nadzieję już odeszłego w niepamięć SARS-CoV-2, to długotrwałe, naprawdę nie jakieś tygodniowe, czyli tylko wielomiesięczne zmęczenie, mgła mózgowa, która na szczęście, szanowni państwo, jest odwracalna, chociaż nie rozumiemy jej mechanizmu, problemy sercowo-naczyniowe, włącznie, szanowni państwo, z zawałem mięśnia sercowego, jako powikłanie na przykład zapalenia mięśnia sercowego, przeróżne powikłania neurologiczne, polineuropatie, tak? Zespoły Gillain-Barré, które to zespoły pojawiają się jako patologiczna reakcja na wirus. Jeżeli chodzi o naturalne sposoby poprawy odporności w okresie jesienno-zimowym, to wymienimy sobie podstawowe. Wspomniałem o antyoksydantach, ale bardzo ważna jest dieta wzmacniająca. Polecam, szanowni państwo, żebyście pamiętali o tym, że fajnym sposobem są inhalacje, na przykład z rumianku, jako poprawa stanu zdrowia, bo zwróćcie uwagę, zaraz powiemy sobie o przeziębieniu. Jeżeli zastosujecie inhalację, to co się dzieje w zatokach, w migdałkach podniebiennych, w gardle, podnosicie bardzo temperaturę. To jest coś, szanowni państwo, czego wirusy bardzo nie lubią. Czyli jeżeli zastosujecie inhalację, ona nie zawsze jest 100% skuteczna. Ona jest zwykłym wspomaganiem takiej naturalnej odporności, ale inhalację używamy nie tylko substancji zawartej w rumianku, ale również podnoszenia temperatury. Teraz zobaczycie, jak to wygląda w przeziębieniu, więc zrozumiecie, dlaczego podniesienie temperatury w organizmie, na przykład gorączka lub zrobienie inhalacji z gorącej, ciepłego powietrza jest tak ważne. Oczywiście musimy pamiętać o uzupełnianiu witamin i, szanowni państwo, być ludźmi aktywnymi. Oczywiście ostrzegam, bycie aktywnym w momencie, kiedy macie grypę, może się źle skończyć. Więc jak ktoś ma grypę i infekcję, to leży w łóżeczku, nawadnia się i wygrzewa, i wypaca, a dopiero jak jest zdrowy, to żeby poprawić swoją odporność profilaktycznie, stosuje aktywność fizyczną. Uwaga, szanowni państwo, możecie państwo wejść sobie na stronę PubMed, czyli to jest strona, gdzie lekarze mogą sobie wyszukać różne badania kliniczne na temat stanu zdrowia, chorób, ziół i tak dalej. Można również znaleźć pracę na temat zastosowania aktywności fizycznej jako czegoś pozytywnego w poprawie odporności. I tu, szanowni państwo, cytat z jednej z publikacji. Przeanalizujmy, co tutaj jest napisane. Regularna, umiarkowana do energicznej, w zależności od stanu zdrowia, wieku, tak, pacjenta, aktywność fizyczna wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem chorób zakaźnych i zmniejszoną śmiertelnością z powodu chorób zakaźnych.
Co to oznacza, szanowni państwo, w momencie, kiedy jesteście zdrowi i chcecie poprawić swoją odporność, jak was dopadnie jakieś choróbsko, po prostu pamiętajcie o aktywności fizycznej. A teraz to przeziębienie, o którym chciałem powiedzieć, bo to jest też fajna rzecz, warto sobie to przypomnieć. Szanowni państwo, przeziębienie to infekcja wirusowa nosa i gardła. Najczęściej to przeziębienie powodują rinowirusy, ale warto wiedzieć, dlaczego to się tak nazywa, że mamy przeziębienie, coś z zimnem. Otóż wirusy przeziębieniowe szybciej namnażają się, kiedy jest chłodniej. Ważne, chłodne powietrze sprzyja dłuższemu przeżyciu wirusa poza organizmem człowieka. Czyli jak jest gorąco, to one szybko umierają, a jak jest chłodno, to dłużej żyją. I tutaj jest ważna jeszcze ostatnia rzecz. Wdychanie zimnego i suchego powietrza powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w drogach oddechowych. A jak macie zwężone naczynia krwionośne, to macie trudniejsze dotarcie białych ciałek krwi do nosa. A to może utrudnić organizmowi zwalczanie patogenów. Czyli jeżeli przeziębicie się, wychłodzicie, oddychacie zimnym powietrzem, może dojść do przeziębienia. A jak wygrzewacie się, tak, hartujecie się, czyli przyzwyczajacie ten organizm do różnych skoków temperatury i stosujecie inhalację, czyli podwyższacie tę temperaturę, żeby zwalczyć wirusy, to w sposób naturalny staracie się usunąć te wirusy ze swojego organizmu. Tutaj, szanowni państwo, krótkie ostrzeżenie, żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, czy przypadkiem u kogoś nie występuje osłabienie odporności. Jeżeli macie tego typu objawy, jak tutaj wymienione, czyli nawracające infekcje dróg oddechowych, nawracające, konieczność stosowania przez lekarza antybiotyku więcej niż dwa razy w krótkim okresie czasu, infekcje typu półpasiec albo opryszczka częsta, tak? Nawracające infekcje tym samym patogenem, czyli macie, nie wiem, jakieś infekcje, lekarz robi wam badanie, posiew i wychodzi cały czas to samo świństwo. Później ropnie skóry i narządów wewnętrznych, czyli taka łatwość robienia w organizmie ropni, organizm sobie z czymś nie radzi. Później pleśniawki bądź grzybice skóry, zakażenia tkanek głębokich lub sepsa, zakażenia nietypowymi patogenami, nietypowymi, wystąpienie choroby autoimmunologicznej lub przewlekła wyniszczająca biegunka. Jeżeli któreś z tych objawów by się pojawiło, natychmiast lecimy do lekarza, ponieważ możemy podejrzewać silne zaburzenie odporności, które może się źle skończyć. Proszę uważać na tego typu infekcje. I tutaj, szanowni państwo, podkreślmy sobie ten fragment. Otóż rośliny sobie żyją w środowisku otoczonym przez bakterie, grzyby, czy nawet pasożyty, czy jakieś tam zwierzęta, które je chcą zjeść. Zwróćcie uwagę, że roślina ani nie ucieknie, ani nie ma miecza, żeby walczyć. A jednak jak wejdziecie na łąkę, to zobaczycie piękne zielone rośliny w otoczeniu, w którym jest bardzo wiele grzybów i bakterii. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest, że roślina jest piękna, zielona, ma piękne kwiaty, kwitnie i nie umiera w tym niezwykle niebezpiecznym środowisku? Jak to się dzieje? Kto z państwa może mi napisać? Jak to się dzieje, że roślina nie umiera od początku, kiedy tylko wyścibi nos z ziemi w tak konkurencyjnym środowisku? Zastanówcie się, bo to jest podstawa fitoterapii w zastosowaniu substancji naturalnych jako jeden z mechanizmów substancji naturalnych pochodzących z roślin. Co takiego rośliny robią? Albo co takiego mają?
że nie umierają w tym tak bardzo zanieczyszczonym środowisku. Tam jest pełno grzybów, bakterii i tak dalej. Kto z Państwa mi podpowie, co rośliny mają? To jest chętne. Chciałem sprawdzić, czy nie śpicie. Okej, panie Sławku. Bardzo dobry, bardzo dobra odpowiedź. System obronny. A na czym ten system obronny się opiera? Jakiej broni używają rośliny? Kto zgadnie? Jakiej broni, jakiego rodzaju broni? No co, armatę wyciągają? Nóż wyciągają? Karabin? Co one używają? Od razu podpowiem, że w świecie ludzi ten system stosowanej broni jest zakazany. Szanowni Państwo, rośliny używają broni chemicznej. Każda roślina posiada substancje, dzięki którym chroni się przed bakteriami i grzybami. Roślina, która jest osłabiona bądź dojdzie do masywnego ataku, może być chora, ale i tak, szanowni Państwo, jeżeli wspomożecie tą roślinę, będziecie ją nawozić, wystawicie do odpowiednie warunki, kiedy lubi ta roślina być w takich czy innych warunkach, zobaczycie, że ona bardzo szybko się zregeneruje. Otóż roślina, która ma prawidłowo funkcjonujący system korzeniowy i wszystko jest prawidłowe, ma zielone, czy takie, jak naturalnie powinna mieć, bo przecież nie wszystkie rośliny mają zielone listki. Są przecież rośliny o innym zabarwieniu, ale jest prawidłowo zbudowana. Roślina stosuje broń chemiczną. I teraz zastanówcie się, przecież jeżeli weźmiecie roślinę, choćby to była mięta i rumianek, rozetrzecie w moździerzu i wydobędziecie z tej rośliny te substancje, to jeżeli nałożycie w jakieś miejsce, to czy przypadkiem nie używacie broni chemicznej przeciwko grzybom i bakteriom, na przykład na swojej skórze? Czy ktoś z Państwa zna roślinę, którą przykłada się do skóry po to, żeby leczyć jakieś infekcje skóry? Co na pewno Państwo znacie. Jestem przekonany, że znacie. A jeżeli nie znacie, to warto sobie uświadomić, co my robimy w fitoterapii. My nie tylko, że stosujemy ekstrakt, czyli wyciągamy substancję, broń chemiczną z rośliny, wielokierunkową, po to, żeby pobudzić nasz ludzki organizm, układ odpornościowy, poprzez stymulowanie odpowiednimi substancjami do tego, żeby był silny, to jeszcze pamiętajcie, że my wykorzystujemy broń chemiczną rośliny, którą ona miała przeciwko bakteriom i grzybom. To jest jedna z najprostszych rzeczy, jaką musicie sobie uświadomić. I jeżeli, i tu no niestety muszę to powiedzieć, bardzo wielu lekarzy neguje rolę walki, naturalnej walki, poprawy odporności, walki z patogenami poprzez używanie ekstraktów roślinnych. Nie zdając sobie sprawy, że cały świat roślin i zwierząt kapitalnie radzi sobie, używając broni chemicznej przeciwko grzybom i bakteriom. To jest aż tak proste. I warto czasem nawet, szanowni Państwo, poprzez taki przykład porozmawiać z lekarzem i uświadomić mu, jesteś doktorze, no jak to jest, że ten kwiatek w tej doniczce, który Pan wsadził, pomimo tego, że rośnie w ziemi, gdzie jest pełno grzybów, bakterii i różnych świństw, które by go zjadły natychmiast, to on żyje. Jeżeli natomiast odetnie pan tą roślinę od ziemi, od korzeni, albo wstawi w warunki niekorzystne, system broni chemicznej przestanie działać. Roślina zgnije i zostanie zamieniona w nawóz. I tak to działa, szanowni Państwo. Roślina, która obumiera, wyłącza broń chemiczną po to, żeby mogła wrócić do ziemi jako coś, co ją będzie odżywiać. To jest niesamowita
niesamowite cykle życia nas wszystkich. Ale kiedy żyjemy i kiedy mamy przetrwać i mamy być zdrowi i silni, tak samo jak rośliny, musicie pamiętać, że możemy wykorzystywać naszą broń chemiczną, nasz układ odpornościowy, jak też substancje aktywne z ekstraktów roślinnych. Czyli będziemy sobie teraz używać ziół wspomagających odporność naturalną naszego organizmu. Kilka przykładów, szanowni państwo. Wiecie doskonale, że mamy ekstrakty o gigantycznym zagęszczeniu i Virkon, OptiVirkon, to jest mieszanka, z której muszę państwu powiedzieć, jestem bardzo dumny, ponieważ jest to mieszanka, która powstała w czasach epidemii COVID-u, która to mieszanka zawiera kilkanaście ziół o bardzo silnym wpływie na organizm człowieka, wielokierunkowym wpływie. Więc zaraz sobie tak pokrótce omówimy, co to są za rośliny i jaka jest ich rola. Ja tylko, szanowni państwo, będę wymieniał najbardziej kluczowe i podstawowe. Spróbujcie sobie wyobrazić, że macie kilkanaście ziół, każda z nich ma inne substancje aktywne, ale ich wpływ na organizm człowieka będzie w pewnym zakresie podobny. To znaczy macie działanie antyoksydacyjne i stymulujące odporność. I ono jest najważniejsze. Jednocześnie, szanowni państwo, na przykład wilka kora, oprócz tego pobudzania układu odporności, będzie również wspomagała nasz organizm w detoksykacji. A ekstrakt z kordycepsu chińskiego, tak, czyli to jest grzyb, który zawiera silne związki aktywne, które neutralizują wolne rodniki, czyli macie antyoksydanty. Ale kordyceps również wspomaga zdrowie naczyń krwionośnych, tak, i może przyczynić się do spowolnienia procesów starzenia. Ciekawostka, kordyceps wzmacnia wytrzymałość fizyczną, psychiczną organizmu i podobnie jak tego typu adaptogeny może wspomagać również libido. Co ciekawe, jest dobrym źródłem adenozyny, to jest substancja wysokoenergetyczna, która jest niezbędna do syntezy ATP. Kto ze szkoły pamięta, to jest magazyn energii dla naszego organizmu. Tutaj mamy beta-glukany. No muszę państwu powiedzieć, że jestem wielkim fanem beta-glukanów, co zresztą już niedługo państwo się przekonacie, ponieważ przygotowaliśmy dla was niespodziankę i będziemy mieli niedługo dwie odmiany OptiProBio, czyli będziemy mieli drugą zmodyfikowaną odmianę OptiProBio, jedną wzmacniającą, a drugą koncentrującą się na odpowiedzi organizmu i wsparciu układu odpornościowego. Dlatego, że beta-glukany znajdą się w symbiotyku. Połączenie tego jest niezwykle trudne, muszę państwu powiedzieć, dlatego ja od początku chciałem, żeby beta-glukany były w OptiProBio, ale technicznie było to wtedy niemożliwe. Dopiero teraz wprowadzamy specjalną odmianę symbiotyku. Ale beta-glukany znajdziecie również w ekstrakcie z grzyba migdałowego. A beta-glukany to substancje, które w Japonii są uznane za leki stosowane w onkologii. W Europie niestety marginalizowane, pomimo tego, że są uważane za jedne z najsilniejszych naturalnych stymulatorów obronności, odporności organizmu. Warto zapamiętać beta-glukany, bo to jest coś bardzo niezwykle silnego i skutecznego w poprawie odporności takiej nieswoistej. Jeżówka purpurowa, no jedna chyba z najsłynniejszych roślin kojarząca się nam z odpornością, szczególnie u dzieci. Warto pamiętać, że to właśnie między innymi z powodu jeżówki purpurowej OptiVirkon stosujemy bardzo krótko. Nie wolno stosować tego preparatu OptiVirkon długo, przez kilka miesięcy, bo jeżówka sama w sobie, jeżeli byśmy ją za długo stosowali, to może zamiast poprawy odporności, tą odporność nam
osłabić. To jest pewna sztuczka, trzeba o niej pamiętać. Jeżeli chodzi o samą jeżówkę, no to poza przyspieszeniem przemiany materii wspomaga kontrolę nawracających infekcji górnych dróg oddechowych i wspiera system odporności. Babka lancetowata, wyciągi z babki lancetowatej poprawiają pracę układu immunologicznego, ale też proszę pamiętać, że są wykorzystywane podczas uporczywego kaszlu czy gorączki. Myślę, że każdy z Państwa zna syrop z babki, także który popijamy sobie chyba od dziecka wszyscy. Oregano, ziele oregano. Szanowni Państwo, ja już nie wspomnę o olejku z oregano. Bardzo silnie pobudza przemianę materii i niezwykle silnie zwalcza patogeny. Poprawia funkcjonowanie dróg moczowych i dróg oddechowych. Rdestowiec japoński, często u nas wymieniany przez wszystkie przypadki, w tej chwili przepięknie kwitnie. Możecie Państwo go zobaczyć. To jest taka roślina, która uznawana jest za chwast, a według mnie jest jedną z najcudowniejszych roślin. Potrafi wyrosnąć tam, gdzie inne rośliny nie zawsze sobie dają radę. I jeszcze do tego, Szanowni Państwo, nie dość, że jest piękna moim zdaniem, to jest niezwykle cenna, dlatego że korzenie kłącza rdestowca japońskiego zawierają między innymi resweratrol. Ma silne właściwości antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. No, czosnku, Szanowni Państwo, to nie będę wspominał, to wiemy wszyscy, że poprawia między innymi poprawia odporność, ale też warto pamiętać, że na przykład poprawia regulację ciśnienia krwi, czy na przykład poprawia funkcję wątroby. Rozwar wielkokwiatowy, działanie wspomagające pracę układu oddechowego i wspierające pracę wątroby i układu odpornościowego. Widzicie Państwo, jak wiele jest tych roślin w tym naszym wirkon po to, żeby one wzajemnie się uzupełniały. Traganek błoniasty, bardzo znana w zielarstwie roślina, stosowany jest jako silny stymulant układu odpornościowego. Jednocześnie poprawia pracę serca, układu krążenia. A więc zobaczcie, to jest adaptogen, który wzmacnia nasz organizm w sytuacjach kryzysowych. Oczar wirginijski, naczynia krwionośne, jak chcemy sobie poprawić ich elastyczność i regenerację oraz jeszcze dodatkowo pobudzamy naturalną odporność. Warto pamiętać, że tutaj rola oczaru wirginijskiego jest o tyle ważna, że nie wiem, czy Państwo zauważyliście zaczerwienienie nosa i przekrwienie błony śluzowej, jak są różne infekcje. Naczynia krwionośne są rozszerzone, dochodzi do przesączania się substancji z krwi do tkanek, dochodzi do obrzęku. I część osób przyzwyczajona do stosowania leków stosuje rutinoskorbin na przykład, czy rutynę, po to, żeby uszczelnić naczynia krwionośne. W fitoterapii my naczynia krwionośne uszczelniamy naturalnie. Tak? Na przykład na wiosnę wcinamy kwiatki forsycji. To jest takie, raczej kolokwializm. Dzikie indygo, czyli bratwa barwierska, znana od wielu, wielu lat, można by już wieków powiedzieć, silnie poprawiająca odporność roślina, uznanej roli w fitoterapii. Czarnuszka siewna, która nie tylko, że reguluje, i to jest ważne słowo, reguluje układ odporności, bo to wykorzystujemy ją w alergiach, tak, ale działa też ochronnie na błonek dróg oddechowych i jelit. Czyli zobaczcie Państwo, tutaj przypominam, wirkon stosujemy szybko, intensywnie i maksymalnie 15 dni. Tak? Nie stosujemy go 60 dni. Może musimy sobie zrobić przerwę. Możecie stosować wirkon raz na 3 miesiące, stymulując organizmy, stosując to, ale nie stosujemy go non-stop.
Kolejna rzecz, szanowni państwo, troszkę dla naszych dzieciaków. Dla dzieciaków, które skończyły trzeci rok życia, przygotowany jest immunoprotekt. Muszę państwu powiedzieć, musicie chociaż raz w życiu spróbować tej tabletki. Tak pysznej, truskawkowej tabletki, muszę państwu powiedzieć, chyba w życiu nie ja. Więc zachęcam, szanowni państwo, jak macie jakieś bajtle, jakieś dzieciaki, którym chcecie poprawić odporność, to można stosować. Ciekawostką jest, że to jest preparat, który jest wzbogacony ksylitolem i ma też takie szczepy bakterii, bo tam są szczepy bakterii również, które wspomagają walkę z próchnicą dziecięcą. A więc, szanowni państwo, nie tylko poprawiamy odporność, ale również walczymy z próchnicą u dzieci. Jeżeli chodzi o składniki, to poza czterema szczepami, zaraz sobie je omówimy, jest również witamina D3, niezwykle ważna. Nie wyobrażam sobie walki z odpornością bez witaminy D3. To jest witamina, która ma bardzo, bardzo szeroki wpływ na bardzo wiele procesów w naszym organizmie. Między innymi jest niezbędna do walki z odpornością, więc dawka 1000 jednostek przy dzieciakach to naprawdę wystarczy. Słuchajcie, żeby takiemu dziecku, które ma 4 latka, podać 1000 jednostek witaminy D3 i wspomóc odporność. No dobrze, ale teraz 4 szczepy bakteryjne. Zawsze podkreślam to, szanowni państwo, nasz organizm, my w organizmie mamy więcej bakterii probiotycznych, mam nadzieję, że probiotycznych, niż mamy komórek ludzkiego ciała. Spróbujcie sobie to wyobrazić, tak? Popatrzcie w lustro i wyobraźcie sobie, że w waszym organizmie jest więcej bakterii, niż wy posiadacie komórek, z których jesteście zbudowani. Zawsze sobie to przypominajcie, jeżeli chcecie pomyśleć o swojej odporności i o zdrowiu. Nie ma zdrowego organizmu człowieka bez zdrowych bakterii probiotycznych, a jeżeli nie zignorujecie to już na poziomie dziecka, to się źle skończy. Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko było zdrowe i wyrosło na zdrowego człowieka bez problemów z układem odporności, alergiami, atopowym zapaleniem skóry i innymi świństwami, jeżeli nie będziecie dbali o mikrobiota takiego dziecka. Tutaj macie Streptococcus salivarius, jedną z najważniejszych bakterii probiotycznych w pediatrii. Cenna bakteria probiotyczna kobiecego mleka, czyli już fizjologiczna flora dziecka, tak? To jest niezwykle ważne. To zresztą warto podkreślić, szanowni państwo, są badania, które mówią, że dzieci urodzone z cięcia cesarskiego mają zaburzoną florę bakteryjną i chorują częściej, między innymi na alergię, w stosunku do dzieciaków, które miały to szczęście i urodziły się drogą naturalną. Czy tu już mamy kilka takich elementów. Ważne jest również to, i to się podkreśla w położnictwie, żeby kobiety dbały, planując dziecko, żeby dbały o prawidłową mikrobiotę w swoim organizmie. Ważne jest również to, że streptokokus bakteria potrafi wytwarzać enzym laktazę, która ułatwia trawienie produktów mlecznych, ponieważ u dzieciaków tych produktów mlecznych jest dużo. Później mamy Lactobacillus brevis. To jest jeden też z najcenniejszych bakterii probiotycznych, który znają pediatrzy, który wspomaga odporność u dzieci. To jest ważne. Także on ma też wiele innych funkcji, ale to jest drugi. Lactobacillus plantarum. To jest fajne, ponieważ on jest odporny na większość antybiotyków, a kocha ludzki organizm i mu pomaga. Czyli to jest z jednej strony, jak macie dziecko, które dostało antybiotyki, a ma Lactobacillus plantarum, to ta bakteria z dużym prawdopodobieństwem przetrwa ten antybiotyk i będzie jednym z pierwszych
mikrobiotycznych bakterii, które będą ratowały zdrowie tego dziecka. Wspomaga naturalne zapobieganie stanom zapalnym błony śluzowej jelit. Czyli tutaj oczywiście i odporność to jest bardzo ważne. A to zapobieganie stanom zapalnym jelit, jak nie zaczyna się już w okresie dzieciństwa, to kończy się źle, bo może się skończyć wrzodzionym zapaleniem jelit lub innymi tego typu chorobskami w wieku dorosłym. Pediococcus acidilactici. A szczególna grupa bakterii probiotycznych, które produkują bakteriocyny. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe. Muszę Państwu powiedzieć, że medycyna mnie nigdy nie przestała fascynować. Zdrowie człowieka, tam jest tyle różnych mechanizmów, tyle różnych ciekawostek. I to dotyczy również bakterii probiotycznych. W Immunoprotect Pediococcus acidilactici, no, przepiękna nazwa sama w sobie, produkuje bakteriocyny. Słuchajcie, co to są bakteriocyny? Ktoś z Państwa wie? Bakteriocyny to jest broń chemiczna bakterii, którą zjadamy sobie w takiej tabletce. Co to znaczy? Pediococcus produkuje bakteriocynę, która niszczy szkodliwe bakterie. Czyli to jest, Pediococcus ma taką broń, taką armatę przeciwko szkodliwym bakteriom, którą używa do ich zwalczania. Dlatego, że jeżeli zastosujecie zatem odpowiednie bakterie probiotyczne i poprawicie mikrobiotę, to zobaczycie, że przewlekłe stosowanie prawidłowej flory jelit i mikrobioty spowoduje wyparcie patogenów. Tak to wygląda. Oczywiście trzeba cierpliwie stosować tę mikrobiotę, dlatego że tego się nie załatwia w jeden dzień. To się załatwia przez wiele miesięcy. Oczywiście nie sposób nie przypomnieć sobie, że mamy OptiProbio, czyli mamy chyba najsilniejszy w tej chwili dostępny na świecie symbiotyk, czyli aż 18 wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych, gigantyczna dawka 450 miliardów żywych kultur w jednej dawce. Do tego mamy pokarm, czyli prebiotyk dla tych bakterii, całą grupę witamin B pochodzenia naturalnego, cynk, selen, no i oczywiście błonnik witalny, odtłuszczone nasiona złotego lnu. Także bardzo, bardzo wiele substancji aktywnych. Ja już tutaj nie będę Państwa zanudzał, jakie tam są bakterie, ale ich działanie jest bardzo szerokie. Także tutaj zobaczcie, przypominamy sobie, patogeny chorobotwórcze są usuwane przez te probiotyki. Takie bakterie produkują witaminy i enzymy, potrafią goić uszkodzone jelita, bo produkują kwas masłowy, poprawiają odporność, produkują substancje, które są prekursorami neuroprzekaźników i potrafią poprawić nasz nastrój i jakość snu. Działają antyoksydacyjnie, zapobiegają i wspomagają leczenie nowotworów, szanowni Państwo. Są badania na ten temat, oczywiście nie wszystkich, nie w 100%, ale jako wspomaganie. I oczywiście to też ciekawostka, ale jako dodatek, niektóre bakterie probiotyczne mogą wspomagać odchudzanie, na to również są badania kliniczne potwierdzające taki wpływ. Także tu już nie będziemy się zagłębiać. Tych bakterii jest naprawdę bardzo dużo. Jedne z moich ulubionych w okresie zimowym to jest Streptococcus thermophilus, który ma silne działanie, na przykład wykorzystujemy go w biegunkach rotawirusowych u dzieciaków i u osób dorosłych, zwalcza po prostu, ma swoją broń przeciwko tym wirusom. Kolejny preparat, który o którym warto pamiętać, kiedy myślimy, skojarzymy odporność, no to co na tą odporność? To jest syrop zawierający naturalny ekstrakt witaminy C, wzmacniany ekstraktem z maliny, pomarańczy gorzkiej i liściokwiatu i jeżówki. Czyli zobaczcie, jaki syrop, który możemy sobie jeszcze dodatkowo zastosować w okresie jesienno-zimowym.
No i ostatni, jeżeli mówimy o odporności, szanowni państwo, takiej szeroko rozumianej, to tutaj macie też immuno-NR. On również wywiera swój wpływ na odporność, z tym, że zachęcam, szanowni państwo, żebyście rozróżniali wirkon, który służy do silnego i szybkiego pobudzania odporności, od immuno-NR. Immuno-NR stosujemy u osób, które potrzebują wielomiesięcznego wzmacniania odporności nieswoistej. Bardzo często są to osoby, które dotknęła choroba nowotworowa i trzeba poprawić, wzmocnić ich odporność i wtedy można pomyśleć sobie o immuno-NR. Zachęcam państwa do tego, żebyście państwo zadawali pytania i dyskutowali. Zachęcam do tego, żebyście pisali na adres mailowy pytania@naturday.pl. Ja staram się raz w tygodniu odpowiedzieć na te pytania. No i oczywiście zapraszam państwa bardzo serdecznie do Kalet, gdzie w środę mamy konsultacje fitoterapeutyczne. Także kogo z państwa interesuje okres jesienno-zimowy, zapraszam serdecznie. Pięknie dziękuję, szanowni państwo, za uwagę. Życzę silnej odporności, nie tylko przeciw wirusom, ale również psychicznej, bo czeka nas bardzo burzliwa jesień i dyskusje również z powodu wyborów. Także życzę państwu dużo spokoju, siły i odporności. Wszystkiego dobrego.